Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW i7. BMW i7 to nic innego jak elektryczna wersja BMW serii 7. Najnowszej generacji BMW serii 7, bowiem jest to pierwszy raz, kiedy mamy model i7 i chyba jest to pierwszy raz, kiedy ta seria jest aż tak kontrowersyjna. Chociaż już generacja E65 była kontrowersyjna, ale moim zdaniem to jest nic w porównaniu do najnowszej generacji o kodowym oznaczeniu G70. W sumie już poprzednik po lifcie, czyli generacja G11 LCI, była szeroko komentowana przez swój wielki grill, ale tak jak mówię, to jest nic w porównaniu do najnowszej serii 7 G70. Nie dość, że jest ogromny grill, dodatkowo w nocy on świeci, a światła mają dwa rzędy, jak w jakimś Hyundai'u czy Citroenie. Z tyłu znowu nie ma już świateł przez całą szerokość, a rejestracja spadła na zderzak, co wygląda tak, jakby tu czegoś brakowało. I tym razem nie chodzi mi o brak wydechów. Nowa seria 7 jest moim zdaniem brzydka i wizualnie nie podoba mi się, ale wiem, że zdania są mocno podzielone. Jedni mówią, że jest kasztanem, jest paskudna, a drudzy, że jest przepiękna. I coś czuję, że BMW właśnie o to chodziło, o kontrowersje i o to, żeby ludzie gadali. A gadają, uwierzcie mi. Jeśli chcecie być anonimowi, to nie kupujcie nowej siódemki, bo auto niesamowicie rzuca się w oczy. Poważnie, gdzie się nie pojawicie, to będzie komentowanie, wytykanie palcami, czy będą Wam, czy tam samochodowi, robić zdjęcia. Mój egzemplarz miał jeszcze taką konfigurację, która też podkreślała tą całą inność, czyli pakiet M, dwukolorowy lakier oraz dziwne felgi z pakietu Individual. Swoją drogą, takie dwukolorowe malowanie to dopłata w wysokości 62 tysięcy złotych. I tu faktycznie, pakiet M, malowanie i te felgi zmieniają nieco odbiór auta, bo w podstawie auto wygląda moim zdaniem jeszcze gorzej. Podoba mi się też to, że różnice pomiędzy spalinową odmianą a elektryczną to tak naprawdę detale w postaci emblematów czy w Polsce zielonej rejestracji. Tak, to obie wersje są niemal takie same. Są takie same, czyli są wielkie. Nowa seria 7 nie występuje już w dwóch wariantach długościowych, czyli mamy zwykłej oraz longa, czyli przedłużonej. Teraz jest tylko jedna i to ogromna, bo ma aż 5391 mm, czyli prawie 5,4 m. Aż, bo poprzednik, i to przedłużony, był o 13 cm krótszy, bo miał 5,26 cm. Poprzednia krótka odmiana miała 5,12 cm, czyli od nowej siódemki jest o 27 cm krótsza. A 27 cm to bardzo, bardzo dużo. Nowa siódemka jest ogromna. Szerokość G70 to 1950 mm, wysokość 1544, a rozstaw osi to 3215 mm. Duży jest też prześwit, który ma niemal 15 cm, a dokładnie 147 mm i który to można jeszcze powiększyć, bo samochód ma pneumatyczne zawieszenie. W ogóle auto ma bardzo wysoko poprowadzoną maskę, tak, że czasem miałem wrażenie, że bliżej mu do jakiegoś SUV-a niż limuzyny. W takim razie pora na bagażnik. Kufer w zwykłej siódemce ma 540 litrów, a w odmianie elektrycznej 500. Tracimy 40 litrów przez akumulatory. Sprawdziłem i do bagażnika mieszczą się dwie największe torby podróżne. Na styk, ale się mieszczą. Słabe jest to, że na górze mamy gołą blachę. W aucie za 1 000 000 złotych goła blacha, no to moim zdaniem jest niedopuszczalne. W takim razie zapraszam Was na pokaz do środka. Tak. Pokaz. I to już od dotknięcia klamki, bowiem auto ma elektrycznie rozkładane wszystkie drzwi. Tak, wszystkie i można je otworzyć z zewnątrz, przyciskając obok klamki taki przycisk i chwilę poczekać. Poczekać, bo są czujniki, które sprawdzają, czy na pewno nic nie ma obok i jak stoimy za blisko, to drzwi się tylko lekko uchylą. Sprawdzałem i tylko w jednej sytuacji czujnik nie zadziałał. Takiej. Otóż jak wsiadamy do auta jako kierowca i naciśniemy hamulec albo starter, to drzwi automatycznie się same zamkną. A statyw stał w środku, więc nie wyłapał ich czujnik. Sytuacja raczej nie do powtórzenia w życiu, chociaż jakby tutaj stało dziecko, to można by je nieźle trzepnąć. Druga wada moim zdaniem to otwieranie drzwi przez kierowcę, którą można zrobić automatycznie, klikając i się otwierają, albo można w miarę klasycznie poprzez naciśnięcie przycisku na boczku. Jest on tak niefortunnie moim zdaniem zlokalizowany, że parokrotnie udało mi się otworzyć drzwi kolanem na światłach. To jest moim zdaniem no już niebezpieczne. W ogóle jest to bajer raczej do zaszpanowania niż używania, bo tak jak mówię, jak na przykład za blisko stoimy, to drzwi się nie otworzą, trzeba na nie czekać i tak dalej. Lepiej i szybciej jest to zrobić ręcznie. Jedynie zamykanie jest bardzo wygodne, bo przycisk mamy bardzo blisko i nie musimy daleko sięgać. I jakby elektronika przestała działać, to da się otworzyć drzwi cięgnem.
Drzwi też można otworzyć z ekranu i to wszystkie naraz, robiąc niezłe show. Ale show to jest dopiero w kabinie. Ja miałem odmianę z pakietem Executive Lounge, czyli rozkładany fotel oraz ekrany. Najpierw siadamy za kierowcą. Jest tutaj ładnie, materiały są świetnie, a w boczkach drzwi jest tablet do obsługi fotela, rolet, audio, czy można zmieniać motywy w kabinie i tak dalej. Jest tu wystarczająca ilość miejsca, ale oczywiście dużo lepiej jest po drugiej stronie. Zapraszam na pokaz rozkładania. Niezłe, co? Trochę to trwało, ale warto. I co więcej, to nie koniec. Zapraszam na drugą część spektaklu. Tak, z dachu wysuwa nam się ekran o przekątnej 31 cali. Tak, 31 i ma on rozdzielczość 8K. Szok. I szokiem dla mnie jest to, że to wszystko dobrze działa. Ekran jest dotykowy, ale możemy też go obsługiwać z poziomu tych bocznych ekranów. Na ekranie, jak mamy podłączony internet, to są różne serwisy streamingowe i są na przykład gry. Czyli spędzając czas na ładowarkach, można sobie pograć albo pooglądać autowizję. Genialne. Zresztą, podczas jazdy też to można zrobić. Obraz można wyskalować, a samo położenie ekranu też można nieco zmieniać. Naprawdę, działa to bardzo, ale to bardzo dobrze. Pojechałem autem na dwutygodniową wyprawę w celu sprawdzenia, jak sobie radzi w terenie. Tak samo jak i bardzo dobre są materiały oraz spasowanie. Nawet dywaniki są grube jak walaszek. Czuć tutaj pieniądz. I dodam też, że jak mamy rozłożony ten fotel z tyłu, czyli układ, że fotel pasażera z przodu jest pochylony maksymalnie, to wciąż wszystko widać w lusterkach. A przynajmniej ja widziałem, bo być może osoba krótsza, która nie ma 186 cm, no nie ma aż takiej widoczności. Wsiadamy więc do przodu. Fotele są również bardzo wygodne, są przepastne i mają mnóstwo regulacji. Niestety, część z regulacji robimy z poziomu drzwi, a część z ekranu, co jest mało intuicyjne. Fotele są oczywiście wentylowane, podgrzewane oraz mają funkcję masażu. To też uruchamiamy z ekranu. Zresztą w kabinie ekranów jest dużo, tak samo jak jest dużo dotykowych przycisków. Ba, tych jest mnóstwo, są nawet dotykowe suwaki, co jest już szczytem. I niestety, czasami dotyk nie zadziała idealnie, co lekko denerwuje. W ogóle, jeśli ktoś preferuje przyciski i pokrętła fizyczne zamiast dotykowych, to tutaj w nowej siódemce oszaleje. Przez środek deski, jak i drzwi, przechodzi listwa, która jest podświetlana i która zmienia kolor wraz ze zmianą motywów oraz na przykład świeci na czerwono, jak włączymy światła awaryjne. Ma też jeszcze jedną ważną funkcję, oślepia nas, jak jedziemy ze słońcem z tyłu, bo działa jak lustro. Słabo. Słabe też moim zdaniem są motywy zegarów, które są zbyt kosmiczne, ale w sumie do takiego auta moim zdaniem pasują. Auto też jest kosmiczne, więc i zegary mogą być. Kosmiczne są też motywy, które w parze, poza kolorami i stylami, mają jeszcze dźwięki, ale o tym opowiem później. Sama deska jest w miarę typowa dla nowych BMW, czyli mamy dwa ogromne tablety połączone ze sobą i niestety jak najmniej fizycznych przycisków. Dobrze, że chociaż iDrive się ostało, chociaż ten system nie jest już aż tak miły w obsłudze poprzez pokrętło iDrive. System działa bardzo szybko, płynnie i ma bardzo ładne grafiki, ale jest moim zdaniem zbyt skomplikowany i ma aż za dużo opcji. W pewnym momencie wchodzimy w menu, gdzie jest mnóstwo ikonek, jak na tablecie czy jak w telefonie. I właśnie dlatego łatwiej jest to smyrać palcem, niż obsługiwać pokrętłem. W nowej serii 7 bardzo dobre wrażenie robią materiały, które są naprawdę świetne. W zasadzie tutaj jedynie mam zastrzeżenia, klasycznie do Piano Black, oraz do tej listwy, o której wcześniej wspominałem, która odbija światło.
Poza tym spasowanie jest świetne i niemal nic nie skrzypi nawet pod bardzo mocnym wciskaniem. Posłuchajcie sami. Bardzo ładnie, prawda? W takim razie pora na schowki, gdzie ten przed pasażerem jest oczywiście otwierany za pomocą przycisku dotykowego. To pora zajrzeć pod maskę. Niestety pod maską nie ma franka, czyli dodatkowego bagażnika. Tam mamy osprzęt elektryczny. I siódemka występuje w trzech wariantach silnikowych. 50, 60 oraz 70, które się nazywa M70. 50 ma 455 koni i napęd na tył. 60 ma 544 konie i napęd na 4 koła. A M70 ma 659 koni i też napęd na 4 koła. Ja do testu wybrałem środkowy wariant, czyli 50, która ma 544 konie oraz 745 Nm, co w połączeniu z napędem na wszystkie koła daje nam 4,7 sekundy do pierwszej setki oraz prędkość maksymalną powyżej 240 km na godzinę. Pora to sprawdzić. Wynik to 4,6 sekundy, czyli nawet o 0,1 sekundy szybciej niż podaje producent. Zrobiłem też pomiar bez procedury startu i to w najwolniejszym trybie, oto i wynik. Czas to 5,6 sekundy, czyli również bardzo, ale to bardzo szybko. Chociaż nie są to jakieś rewelacyjne wyniki, bo na przykład ta sama seria 7, ale z 3-litrowym dieslem o mocy 300 koni, robi setkę o 1 sekundę wolniej. Mała różnica jak na auto, które ma 245 koni mniej, ale to oczywiście kwestia masy, bowiem i7 waży 2715 kg, podczas gdy 740D waży 2255 kg, czyli jest pół tony lżejsze. Tak, pół tony. Masakra, jak auta elektryczne są ciężkie. Ale mimo tak ogromnej masy, jazda i7 nie jest walką z tym ciężarem. Jest tutaj kilka rozwiązań, które bardzo sprytnie ukrywają nadwagę. Po pierwsze, mamy pneumatyczne zawieszenie i to z regulacją wysokości. Po drugie, tylna oś jest skrętna do 3,5 stopnia, co zmniejsza średnicę zawracania i bardzo mocno pomaga w manewrowaniu. I faktycznie, siódemką świetnie się jeździ, jest super komfortowa. Komfortowa i kosmiczna, bo pewnie już słyszeliście, przy przyspieszaniu wydaje z siebie dziwne dźwięki. Otóż w serii 7 jest coś takiego jak Iconic Sounds, czyli dźwięki skomponowane przez Hansa Zimmera, które są różne dla różnych trybów, czy tam motywów. Posłuchajcie i zobaczcie sami, bowiem wraz z dźwiękiem zmieniają się też motywy. Kosmos, co? Ogólnie dźwięki są moim zdaniem aż zbyt męczące i za głośne i lepiej je wyłączyć, chociaż robią niezły efekt. Ja jednak wolę podróżować w ciszy, zwłaszcza, że siódemka jest genialnie wyciszona. Przy 140 w kabinie jest tak cicho, że jest to aż dziwne. Dziwnie cicho, no coś pięknego. Do tego wreszcie audio w nowej siódemce gra rewelacyjnie, czego nie można było powiedzieć o poprzedniku. Wróćmy jeszcze do osiągów, bo to auto ma oczywiście rewelacyjną elastyczność, jak to na elektryka przystało i nie puchnie mocno przy wyższych prędkościach. Czas od 100 do 200 km na godzinę to 11 sekund. Dodatkowo jest tryb boost, który aktywujemy przez pociągnięcie łopatki, czyli momentalnie ustawiamy się w tryb bojowy.
jest naprawdę szybko. I jak na tak wielkie auto, w miarę ekonomicznie. W miarę, jak oczywiście ładujemy prąd w domu, a nie na szybkich ładowarkach, bo tam cena za 1 kWh dochodzi już do 4 zł, podczas gdy w domu jest niemal 5 razy taniej. W mieście i7 robiłem wyniki na poziomie 25 kWh, kompletnie nie patrząc na spalanie. A jak się postarałem, to schodziłem do 20, a nawet i poniżej 20 kWh. No nieźle jak na tak grubego i wielkiego bobra. W trasie natomiast przy 120 miałem zużycie na poziomie 23-24 kWh, natomiast przy 140 na poziomie 26-27 kWh. Wciąż uważam za niezłe wyniki jak na tak duże auto, zwłaszcza, że bateria też jest duża, bo ma 101,7 kWh netto. A to oznacza, że teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić jakieś 370 km na autostradzie oraz jakieś 440 km na drodze szybkiego ruchu. Mówię teoretycznie, bo nikt nie jedzie przecież od 100% do zera, raczej jeździ się tak od 90-80% do jakichś 20-10%, czyli to nam już skraca zasięg w trasie o jakieś 20%, co znowu daje nam około 300 km na autostradzie, czyli trzeba się ładować co 2 godziny z minutami. No niestety, wciąż, jazda elektrykiem w trasie jest czasochłonna i męcząca. i7 obsługuje do 195 kW ładowarki, a to oznacza czas ładowania od 10 do 80% w około 35 minut. Do 100% jest to ponad 2 razy dłużej. Byłem na ładowarkach o mocy 200 kW i nawet mocniejszych i nigdy nie osiągnąłem tak mocnego ładowania, zazwyczaj nie przekraczało to 130 kW. Jak widzicie też prędkość ładowania, jak to w każdym elektryku spada, wraz z poziomem naładowania, dlatego też mało kto ładuje te ostatnie procenty, bo trwa to naprawdę długo i podobno niszczy baterię. Chociaż i tak, dość mocno ładuje nawet pod sam koniec w porównaniu do innych elektryków. To w takim razie pora na cenę. Podstawowe BMW i7 iDrive 50 o mocy 455 koni kosztuje 575 600 zł. Odmiana 60 o mocy 544 koni startuje od 685 tysięcy zł, a M70 o mocy 659 koni od 820 tysięcy zł. Dla porównania, wersja z dieslem, czyli 740D o mocy 300 koni, kosztuje 535 tysięcy zł, wersja plug-in Hybrid 50e o mocy 489 koni startuje od 630 tysięcy zł, a mocniejsza hybryda plug-in M760e o mocy 571 koni startuje od 720 500 zł. Czy jest naprawdę drogo, chociaż w klasie premium różnica pomiędzy odmianami elektrycznymi a spalinowymi są tak naprawdę bardzo małe. Tutaj jak ktoś chce elektryka, to argument, że jest dużo droższy względem spalinowej, no nie istnieje. Aha! I moja wersja to nie była podstawa i nie kosztowała 685 tysięcy, tylko 990 tysięcy złotych. No niemal milion złotych. Jest drogo, a ja pewnie brałbym diesla. Ale jak chcecie, elektryczne BMW i7 to jest to prawdopodobnie najlepsza i pewnie dla niektórych najbrzydsza limuzyna elektryczna na rynku. Jest kontrowersyjna i to w każdym detalu i to jest jej siła. Każdy o niej mówi i nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Jest tak kontrowersyjna i tak dziwna, że aż fajna. Do tego jest spójna, czyli tutaj wszystko jest kontrowersyjne i wszystko jest dziwne, ale wszystko też do siebie pasuje. Jest tak naszpikowana gadżetami, że momentami aż przytłaczają. Na szczęście niemal wszystko działa idealnie i czuć, że auto jest dopracowane. Dopracowane, super komfortowe i super wyciszone. Ma też naprawdę świetne osiągi. Fajne jest też to, że zarówno wersja spalinowa, jak i elektryczna wyglądają tak samo. Tak samo. Pięknie? Cześć! Ciężkie jest życie na ładowarkach. A skuterkiem sobie pojedziemy. Numer 4 niech będzie. To jest sterowanie. Jedymy. O, skuterkiem to pewnie idealnie na środku będzie. A jak? Oj, zahaczyłem. Gdzie tak blisko środka? Dobrze. Nie! Ale idzie ten skuter. Policja! Oho. O, było dobrze.